Bitwa o Iwo Jimę. Zaciekłe starcie. Jedno z najsłynniejszych zdjęć wojennych. Ten obraz zna prawie każdy, ale mało kto widział zapis wideo bitwy o Iwo Jimę. Archiwalny materiał filmowy z samego serca walk, który w kolorze pokazuje wszystko, co tam się wydarzyło. Film ten jest ostatnim dziełem dokumentalisty wojennego, Billa Genausta. Mężczyzna nie przeżył tej bitwy, a jego śmierć wciąż budzi kontrowersje. 23 rolki filmu, które po nim zostały, stanowią relacje z wydarzenia, które na zawsze zapisało się w pamięci amerykańskiego narodu. Po raz pierwszy możemy zobaczyć bitwę o Iwo Jimę z perspektywy i przez obiektyw jej naocznego świadka. Oto niesamowita historia zapomnianego amerykańskiego bohatera. Bitwa o Iwo Jimę. Gdzieś na tej niewielkiej wyspie na Oceanie Spokojnym od ponad 60 lat pogrzebane jest ciało żołnierza Billa Genausta. Genaust zarejestrował moment, który porwał cały naród, ale nigdy nie dowiedział się, jaki wpływ jego praca miała na całe pokolenia. W styczniu 1945 roku flota amerykańska wyspa po wyspie przybliża się do kolejnego ważnego punktu, który ma jej otworzyć drogę do Japonii. Miejscem tym jest mała wulkaniczna Iwo Jima. Jednak zanim piechota morska wylegnie na jej brzegi, rozegrają się walki o wyspy Gilberta, wyspy Marszala i Mariany. Iwo Jima stanowiła ważny element wewnętrznego pasa obronnego Japonii. Symbolem bitwy o Iwo Jimę nie został jednak obraz krwawych walk, ale ten jeden moment, który utrwalony na kliszy fotograficznej, stał się inspiracją dla całego narodu. Piechota morska od 5 dni prowadzi nieustający atak na pozycję wroga. Jeden z żołnierzy napisał, że jeśli istnieje piekło, to jest tam jak na Iwo Jimie. Na południowym krańcu wyspy znajduje się taktycznie istotny punkt. Uśpiony wulkan tworzący widoczną z wielu kilometrów górę Suribachi. Ukryci w kraterze Japończycy ostrzeliwują z góry amerykańskie pozycje. Ze szczytu Suribachi można kontrolować całą okolicę, w szczególności plażę, dlatego Amerykanie chcieli jak najszybciej go zdobyć. Podczas gdy dookoła szaleje walka, na brzegu krateru zatknięta zostaje amerykańska flaga. 5 Marines i sanitariusz marynarki wojennej USA umieszczają w ustępie skalnym prowizoryczny sztandar, nieświadomi tego, że tworzą historię. Cywilny fotograf Joe Rosenthal uwiecznia ten moment na czarno-białej fotografii, która stanie się jednym z najsłynniejszych zdjęć wojennych wszechczasów. Fotografia trafi na znaczki pocztowe, pocztówki, okładki gazet i przyniesie jej autorowi nagrodę Pulitzera oraz sławę. Jednak ktoś jeszcze stoi wtedy obok Rosenthala i na 16-milimetrowej kolorowej taśmie filmowej rejestruje moment podniesienia sztandaru. Sierżant Marines. William Genaust.
nie doczeka sławy i pieniędzy. Jego imię nie zapisze się na kartach historii. Zdjęcie żołnierzy zatykających flagę stanie się kultowym obrazem. O filmie z tego wydarzenia nikt nie będzie pamiętać. Jane Austen zginie w wieku 38 lat, zaledwie 9 dni po nakręceniu tego historycznego momentu. 4 lata wcześniej wojna jest ostatnią rzeczą, o której myśli Jane Austen. W 1941 w Ameryce ludziom żyje się zupełnie normalnie. Panuje lekkie ożywienie gospodarcze po okresie wielkiego kryzysu w latach 30. Tymczasem w Minneapolis Bill pracuje nad ziszczeniem własnego amerykańskiego snu. Fotografia jest jego pasją. Dzięki propozycji Ford Motor Company hobby staje się jego źródłem dochodów. Mężczyzna zatrudnia się jako fotograf w jednym z zakładów produkcyjnych. Robi zdjęcia kadrze zarządzającej i pracownikom przy taśmie produkcyjnej. Razem z żoną Adelaide mieszka w małym domku na przedmieściach. W tamtych czasach nie każdego stać było na dom. Ron Henson jest siostrzeńcem Billa. Tak zapamiętał go jako 10-latek. Uważałem go za kogoś lepszego od przeciętnego człowieka. Był pewny siebie i miał klasę. Byłem wtedy jeszcze za mały, żeby wiedzieć, co to klasa, ale on ją miał. Billa i Adelaide łączyła między innymi miłość do natury. To zdjęcie zrobiono podczas jednej z ich wypraw myśliwskich. Uważam, że byli fantastycznym małżeństwem. Bardzo się kochali. To było widać. Jednak wkrótce ich życie wywróci się do góry nogami. Mnóstwo ludzi chciało przyłączyć się do walki i zemścić się na Japończykach tak szybko, jak to możliwe, jak to mają w stylu Amerykanie. Bill Jane Austen jest patriotą, ale ma już 36 lat. Przez ponad półtora roku stara się zaciągnąć. Bez skutku. W moim miasteczku każdy każdego znał. Jeśli ktoś nie poszedł w kamasze, to ludzie zastanawiali się, co jest z nim nie tak. To wpędzało ludzi w poczucie winy. Adelaide wiedziała, że Bill był bardzo rozczarowany, że nie mógł się zaciągnąć. Pewnego wieczoru jego żona słyszy w radio pewne ogłoszenie. Wojsko szuka fotografów, którzy zarejestrują działania wojenne. Kobieta nie wierzy własnym uszom. Miała nadzieję, że dzięki jego umiejętnościom przymkną oko na inne kryteria poboru. Adelaide budzi Billa, by przekazać mu dobre wieści. To właśnie na taką okazję czekał. Następnego ranka Bill Jane Austen wstępuje do Korpusu Piechoty Morskiej. Nowy rekrut rwie się do walki, ale przy pomocy kamery zdziała więcej, niż mógłby próbować osiągnąć z użyciem karabinu. Latem 43 roku, po odbyciu szkolenia podstawowego, Bill Jane Austen przechodzi kurs operatorski w bazie Quantico w Virginii. Wtedy kamerzyści wojenni byli już profesjonalnie szkoleni, ale początki nie były proste. W końcu powstała specjalna jednostka i dołączyło do nas sporo ludzi. Wielu z nich miało doświadczenie z fotografią, ale żaden z nich nie miał pojęcia o kręceniu filmów. W 1943 roku Norm Hatch jest sierżantem piechoty morskiej. Za parę miesięcy zostanie przełożonym Jane Austena. Hatch jest jednym z pierwszych żołnierzy, który przeszedł szkolenie filmowe. To był nowy pomysł. Nikt w amerykańskiej armii tego wcześniej nie robił.
Cały czas się uczyliśmy. Standardem jest czarno-biała taśma filmowa o szerokości 35 mm. Ale kamera do jej naświetlania jest duża i ciężka. Więc Hutch proponuje zakup bardziej kompaktowych urządzeń. Przekonałem oficera do spraw zaopatrzenia, że powinniśmy kupić kilka szesnastek. Ta sugestia zrewolucjonizowała filmową kronikę wojenną. Kiedy ją zobaczyliśmy, nie mieliśmy wątpliwości, że to właśnie ten sprzęt powinni mieć nasi chłopcy. 16-milimetrowa kamera Bell & Howell ważyła niecałe 1,5 kg. Taśma filmowa o długości ponad 15 metrów zwinięta była w specjalnej kasecie, którą bardzo łatwo się wymieniało. Najbardziej rewolucyjne było jednak to, że sprzęt umożliwiał kręcenie filmów w kolorze. Kamera była praktycznie niezniszczalna. Nie przeszkadzał jej brud, piasek ani nic takiego. Norm zgarnia wszystkie egzemplarze, które są na rynku. To właśnie taka kompaktowa kamera towarzyszyć będzie Billowi Genaustowi na polu walki. Podczas żadnego innego konfliktu zbrojnego nie powstanie taka ilość materiałów filmowych, jak w czasie toczącej się wówczas wojny. Monumentalne wydarzenie w dziejach ludzkości, dobrze, że je sfilmowano. Jednak na froncie taka liczba rąk zaangażowanych w kręcenie filmów budzi mieszane uczucia. Pytali mnie, czy muszę pchać się na pierwszą linię ognia. Przecież nie jestem tam potrzebny. Odpowiadałem im, że moja kamera jest równie ważna, co ich karabin. Oto dlaczego. W Stanach całe rodziny ustawiają się w kolejce do kin i to nie po to, by obejrzeć jakąś hollywoodzką produkcję, ale najnowszą kronikę wojenną. Filmy z frontu miały ogromny wpływ na społeczeństwo. Populacja USA wynosiła wówczas około 130 milionów osób. Co tydzień doniesienia z wojny oglądało w kinach od 60 do 100 milionów ludzi. Relacje z wojny elektryzują widownię. Ludzie mieli nadzieję, że zobaczą ukochanego lub członka rodziny. Taki widok podtrzymywał ich na duchu przez wiele tygodni. Budził poczucie bliskości, jakkolwiek złudne. Piechota morska lepiej niż inne oddziały armii amerykańskiej rozumiała, że obraz ma wielką moc kształtowania nastrojów społecznych wobec wojny. To był początek ery mass mediów. Radio i kino stały się narzędziem, za pomocą którego przybliżano ludziom te monumentalne wydarzenia, które rozgrywały się na całym świecie. Wkrótce Genaust odegra swoją rolę w uwiecznianiu obrazów z tej wojny, ale najpierw szlaki przetrze Norm Hutch. Podczas bitwy o Tarawe, maleńki atol w archipelagu Gilberta, Hutch przetestuje, jak nowa kamera spisuje się w akcji. Pierwszy raz podczas ofensywy na Oceanie Spokojnym piechota morska natrafia na znaczący opór. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Barki desantowe zatrzymują się na rafie. Musieliśmy wyskoczyć za burtę. Obładowani sprzętem Hutch i jego asystent, Bill Keller, wskakują do wody, która sięga im do szyi. Powiedziałem mu: Kelly, jeśli zamoczysz kamerę, to cię zabiję. Myślałem tylko o tym, żeby bezpiecznie dostarczyć na plażę kamerę i taśmy. Przy ponad 35 tysiącach żołnierzy ściśniętych na terenie o wielkości 1/3 Central Parku, Hutch filmuje walki z naprawdę bliska. Pierwszy raz w historii udaje mu się zarejestrować ujęcie, na którym w jednym kadrze widać napastnika i obrońcę. Przede mną był żołnierz z karabinem maszynowym. Nagle ktoś krzyknął, że zbliżają się żółtki. Obróciłem się lekko, żeby strzelec znalazł się w dole kadru. Dokładnie naprzeciwko niego przebiegli Japończycy. Sfilmowałem te strzały. Walki o zdobycie wyspy Tarawa trwają 3 dni. Prawie 1000 Marines i 4000 japońskich żołnierzy traci życie w tej bitwie.
Rozpoczyna się era wojny widzianej z linii frontu. Zmontowany materiał wideo z tej inwazji trafia do kin jako dokument pod nazwą Z Marines na wyspie Tarawa. To był szalenie ważny film, bo to był początek wojny. Dokument pokazywano w ponad 16 tysiącach kin. Żartowaliśmy sobie, że należy nam się za niego Oscar, ale wiedzieliśmy, że nie mamy szans. Kiedy w 1945 roku Akademia Filmowa przyznała nagrodę za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny, nie było im już jednak do śmiechu. To właśnie my dostaliśmy Oscara. Film Starały pokazuje, jaką siłę ma takie kino i daje wyobrażenie horroru panującego na polach bitwy, na które wkrótce trafił Bill Genaust. W latach 43-44 piechota morska zdobywa kolejne ufortyfikowane wysepki na Oceanie Spokojnym. Większość z nich ma wartość wyłącznie strategiczną. Kiedy ktoś pyta mnie, dlaczego Amerykanie zaatakowali tę, a nie inną wyspę na Pacyfiku, odpowiedź brzmi zwykle, bo znajdowało się tam lotnisko. Zmniejszenie zasięgu sił powietrznych wroga było kluczowe dla działań na Oceanie Spokojnym. Samoloty były największym zagrożeniem dla okrętów. Każdą wysepkę trzeba wydrzeć z rąk japońskich obrońców, którzy wolą zginąć niż się poddać. W czerwcu 44 roku przychodzi pora na kolejną wyspę, o której nikt wcześniej nie słyszał. Saipan. To pierwsza misja Billa Genausta. Amerykanie, którzy przygotowywali się do ataku na wyspę Saipan, wiedzieli już, że Japończycy będą walczyć do upadłego. Poprzednie starcia z nimi dowiodły, że są to ludzie, którzy nigdy się nie poddają. Żołnierze przybijający do plaż Saipan byli świadomi, że będą musieli wszystkich zgładzić. Duch walki setek Marines wyposażonych w karabiny i tuzina, których jedyną bronią jest mała kamera, zostanie wystawiony na próbę. Wchodząc na tę plażę, żołnierze zdawali sobie sprawę, że Japończycy znali każdy centymetr kwadratowy wyspy, a to znaczy, że śmierć mogła czaić się wszędzie. To właśnie tu Bill po raz pierwszy patrzy na wojnę przez obiektyw swojej kamery. Przez miesiąc dokumentuje walki o Saipan. Choć zachowają się tylko trzy z zarejestrowanych przez niego rolek filmu, to świetnie oddają one, przez co przejść musieli amerykańscy Marines. Pierwsza taśma pokazuje ciężki sprzęt i ludzi szykujących się do ataku. Wiedzą, że Japończycy gdzieś tam są, kryją się w buszu. Genaust świetnie oddaje atmosferę panującej trwogi. Amerykanie ruszają do ataku, a operator rejestruje horror ludzi, którzy starają się przeżyć. Jak na kogoś, kto po raz pierwszy dokumentuje wojnę, ma zaskakująco pewną rękę. Na jego filmach nie brakuje też scen z życia codziennego. Genaust lubi pokazywać jego absurdy. Ci żołnierze ustawili się w kolejce, by załatać porwane spodnie. Jednak kamerzysta miał się dopiero przekonać, czym jest prawdziwy absurd. Inwazja przyrodziła się w paskudny, brutalny, krwawy pojedynek cios za cios. Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, wyrwanie przeciwnikowi każdego centymetra tego terenu wymagało ogromnego wysiłku i poświęcenia. Kłamstwa o okrucieństwie Amerykanów rozsiewane wśród lokalnej ludności sprawiają, że tubylcy wolą odebrać sobie życie niż trafić w ręce Marines. Kolega Genausta, John Ercole, rejestruje jeden z najbardziej szokujących obrazów II wojny światowej.
Urkel sfilmował, jak pewna wieśniaczka rzuca się z klifu wprost do morza. Amerykanie nie przybyli na Wyspy Pacyfiku, by oglądać coś takiego. Ich celem była walka z japońskimi żołnierzami. Kilka tygodni po inwazji walki przybierają na sile. Bill Janoust zmuszony jest zamienić kamerę na karabin. Pewnego popołudnia Janoust i inny kamerzysta, Howard McClue, wpadają w zasadzkę wroga. Szybko znajdują kryjówkę, ale Japończyków jest więcej. McClue wycofuje się, by wezwać pomoc, podczas gdy Bill walczy o życie, odpierając ataki wroga. Kiedy McClue wraca ze wsparciem, Amerykanie nie mogą podejść do Janousta na więcej niż kilkadziesiąt metrów. Bill w końcu decyduje się wychylić z kryjówki, by odciągnąć uwagę Japończyków. Kamerzysta obrywa wódo, ale udaje mu się zabić aż 9 snajperów. Gdy Marinesy zdobywają ostatnie skrawki wyspy, Janoust dochodzi do siebie w szpitalu na Hawajach. Tu dowiaduje się o śmierci swojego bliskiego przyjaciela i pisze jeden z najtrudniejszych listów w życiu. Adresatką jest matka Howarda McClue. Okazuje się bowiem, że parę minut po tym, jak Billa zniesiono z pola bitwy, McClue oberwał kulę w serce i zginął na miejscu. Zachowa się niewiele listów Janousta. Ten świadczy jednak o jego wielkiej elokwencji. Szanowna pani McClue, zapewne wie pani, że Howard i ja byliśmy razem skoszarowani i od czasu szkolenia w Quantico aż do jego śmierci na Saipan ściśle współpracowaliśmy. Jego śmierć pozbawiła mnie czegoś, czego już nigdy nie odzyskam. W ostatniej drodze towarzyszyli mu przedstawiciele wojska, pogrążeni w żalu przyjaciele i towarzysze broni. Z poważaniem, Bill Janoust. Powrót do zdrowia zajmie Billowi Janoustowi 8 miesięcy. W tym czasie ofensywa piechoty morskiej osiąga swój pierwszy strategiczny cel na terytorium Japonii. Dociera do maleńkiej wulkanicznej wyspy zwanej Iwo Jima. Wyspa sama w sobie jest bezwartościowa. Jej ziemia jest jałowa, woda toksyczna, więc dlaczego Amerykanom tak na niej zależy? Otóż na wyspie znajdują się dwa ważne lotniska. Z tych lotnisk startowały później amerykańskie myśliwce, eskortujące bombowce, ale było to też miejsce awaryjnego lądowania samolotów B-29, uszkodzonych podczas nalotów na Japonię. Zdobycie Iwo Jimy okaże się trudniejsze niż ktokolwiek sądził. Zmagania zostaną oczywiście zarejestrowane na filmie. Norm Hatch, który odpowiada za przygotowanie oddziału kamerzystów, szybko poznaje się na talencie Janousta. Dobrze, że do nas dołączył, bo był już sierżantem, miał doświadczenie i pomógł nam przeszkolić resztę oddziału, jak najlepiej odnaleźć się w strefie działań wojennych. Był starszym gościem, ja miałem wtedy tylko 24 lata. Janoust za bohaterską walkę w bitwie o Saipan ma otrzymać krzyż marynarki wojennej. Ale tuż przed wyruszeniem na Iwo Jimę otrzymuje rozczarowującą informację. Nie przyznano mu odznaczenia. Stwierdzili, że był kamerzystą, a nie Marines. Kiedy zobaczyłem to uzasadnienie, o mało nie spadłem z krzesła. Janoust przyjmuje tę decyzję z typową dla siebie pokorą. Na pocieszenie zostaje odznaczony brązową gwiazdą. Z uwagi na odniesione rany, Bill ma możliwość powrotu do domu. Po tym, jak piechota morska oficjalnie stwierdziła, że nie uważa go za prawdziwego żołnierza, nikt nie miałby mu za złe, że odszedł z armii. Pułkownik chciał go odesłać do domu, ale on uparł się, że zostanie. To przełomowy moment. Janoust, mimo tego, jak potraktowała go armia, zgłasza się na ochotnika do wzięcia udziału w wyjątkowo niebezpiecznej misji na Iwo Jimie.
W lutym 1945 roku do brzegów Iwodzimy zbliża się armada okrętów wojennych, niosących na pokładzie tysiące Marines i mniejszą grupę wojskowych kamerzystów, w tym Billa Genausta. To była największa operacja, w jakiej braliśmy udział. Trzy dywizjony, coś koło 70 tysięcy ludzi i około 60 kamerzystów. Ci ostatni razem z regularnymi Marines w łodziach desantowych wyruszają na podbój wyspy. Oto pierwsze ujęcie nakręcone przez Billa Genausta podczas operacji Iwo Jima. Dwie chmury dymu nad górą Suribachi, gdzie wkrótce zawiśnie amerykańska flaga. Pływające czołgi zwane kaczuchami i Marines, którzy bardziej niż sprzętem bojowym interesują się kamerą. Bill odręcznie podpisuje kolejne rolki. Oznacza datę i miejsce nagrania. Mężczyzna koncentruje się na uchwyceniu ostrzału wyspy. Bombardowanie ma przełamać opór Japończyków i umożliwić oddziałom bezpieczny desant. Ostrzał zniszczył w zasadzie wszystkie naziemne budynki, a nawet roślinność. Wyspę zrównano z ziemią, dzięki czemu kształtowanie terenu było lepiej widoczne. Było to pewne ułatwienie, ale samo bombardowanie nie załatwiło całej sprawy. Inwazja miała pójść gładko, ale wygląda na to, że bomby chyba tylko ogłuszyły przeciwnika. Japończycy wciąż zajmują dogodną pozycję do ostrzału plaż. Żołnierze, którzy tam przybiją, będą mieli piekło. Genaust zbliża się właśnie do plaży, gdzie nakręci trzy najbardziej niesamowite rolki filmu w historii amerykańskiej kinematografii. Genaust kieruje kamerę na zszokowanych żołnierzy 4. Dywizji Desantowej, którzy wylądowali na całkowicie nieosłoniętej plaży i nie mają gdzie uciec przed japońskimi kulami. Chociaż film jest niemy, to przekaz jest ogłuszający. W tym chaosie Genaust źle podpisuje kolejną rolkę filmu. Na szczęście szybko wyłapuje swój błąd. Piasek na plaży jest tak sypki, że grzęzną w nim żołnierze i pojazdy. To bardzo spowalnia postęp całej akcji. Po prawej widać płonącą górę Suribachi. Ukryty w wykopanym dole Genaust nagrywa kolejną falę żołnierzy przybijających do brzegu Iwo Jimy. Ostrzał japoński jest tak zmasowany, że przez kilka minut filmuje, wystawiając z dziury tylko samą kamerę. Każda rolka to zaledwie 4 minuty filmu. Nie zachowa się żaden materiał filmowy z Iwo Jimy, na którym widać będzie Genausta. Jedyne, co można zobaczyć, to jego buty. W ciągu następnych 2 dni kamerzysta nagrywa tylko 2 rolki filmu. Najprawdopodobniej walki są tak zaciekłe, że mężczyzna musi odłożyć na bok kamerę i chwycić za broń. Kluczem do sukcesu jest zatrzymanie gradu kul spadających na amerykańskie wojska ze szczytu Suribachi. Plaże ostrzeliwano praktycznie ze wszystkich stron, ale przede wszystkim ze szczytu wulkanu. Przez dłuższy czas na Iwo Jimie nikt nie był bezpieczny. Wszyscy byli pod ostrzałem. Góra Suribachi to labirynt przeplatających się tuneli i jaskiń, w których roi się od tysięcy japońskich strzelców.
Od zdobycia tego szczytu zależy zwycięstwo w bitwie o Iwo Jimę, a może nawet los całej wojny z Japonią. Być może, przeczuwając historyczne znaczenie miejsca, Genaust trzyma się blisko Suribachi. Kamerzyście towarzyszy fotograf Bob Campbell. Ich zadaniem było rejestrowanie wszystkiego, co działo się na Suribachi. Trzeciego dnia bitwy Bill kręci swoją 11. rolkę filmu. Pierwsze ujęcie pokazuje stanowisko dowodzenia nieopodal podnóża góry. W oddali jeden z czołgów kieruje lufę w stronę wulkanu. Marines opatrują rannego japońskiego żołnierza, wykurzonego z jaskini. Amerykanie pozują ze zniszczonym działem artyleryjskim wroga. Piątego dnia bitwy grupa piechurów postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i przejąć kontrolę nad Suribachi. Niewielki pluton z kompanii E wyrusza w kierunku poszarpanego krateru wulkanu z amerykańską flagą w dłoni. Misja jest więcej niż ryzykowna. Suribachi wciąż jest w rękach wroga. Japończycy nieustannie ostrzeliwują z góry Amerykanów. Nie ma powodu, by garstka piechurów podejmowała tak wielkie ryzyko dla tak nieistotnego taktycznie celu, jakim jest zatknięcie amerykańskiej flagi na szczycie góry. Na czarno-białym zdjęciu wykonanym przez wojskowego fotografa Lou Loverego widać moment, w którym żołnierze podchodzą do krawędzi krateru. Każdy zdobyty metr terenu to wielkie poświęcenie. Po dotarciu na szczyt, Lowery uwiecznia moment podniesienia amerykańskiej flagi. To chwila prawdziwego triumfu. Po raz pierwszy podczas tej wojny sztandar USA powiewa na japońskiej ziemi. To było ważne wydarzenie. Dało żołnierzom nadzieję, że walki niedługo się skończą. Niestety sporo Marines myślało, że rzeczywiście jest już po wszystkim. Zaczęli wykrzykiwać: wygraliśmy bitwę. Tymczasem najgorsze było dopiero przed nimi. Fotografia Lu pokazuje jednak wyspę, która wcale nie jest do końca zdobyta. Na zdjęciu widać raczej sytuację z pola walki niż triumfalną celebrację zwycięstwa. Szczególnie gdy spojrzymy na żołnierza z karabinem. Na jego twarzy widać ogromne napięcie. Lowery jest szczęśliwy, że udało mu się uchwycić ten moment. U podnóża góry na swoją życiową szansę czeka Genaust, który nie wie jeszcze, że jemu dane będzie uwiecznić jeszcze bardziej historyczne wydarzenie. Kiedy żołnierze 4. Dywizji przybijają do czarnych od wulkanicznego pyłu plaż Iwo Jimy, jest wśród nich fotograf agencji Associated Press Joe Rosenthal. Mężczyzna próbował się zaciągnąć, kiedy wybuchła wojna, ale go odrzucono. Rosenthal miał bardzo słaby wzrok, nosił grube szkła. Bardzo zależało mu na tym, by relacjonować przebieg wojny, więc został cywilnym korespondentem wojennym. Kiedy Joe słyszy, że Marines planują zatknąć flagę na szczycie góry, wyrusza ich tropem. Fotograf nie zdąży na pierwsze zatknięcie flagi, ale dostanie kolejną szansę. Jakieś 20 minut po podniesieniu pierwszej flagi podszedł do mnie mój dowódca, pułkownik George. Powiedział, że generałowi nie podoba się ta flaga, bo jest za mała i nie widać jej z daleka. Trzeba więc ją wymienić. Spytałem go, skąd zamierza wytrzasnąć większą flagę podczas bitwy. Generałowi zależy na większym sztandarze, bo na plażę przybył VIP, sekretarz marynarki wojennej, James Forrestal. Myślę, że jego obecność jest jednym z powodów, dla którego dowództwu zależało na tym, by wszyscy zobaczyli wielką amerykańską flagę zatkniętą na szczycie tej góry. Niezależnie od tego, co stoi za tą decyzją, dowódca Norma Hatcha wydaje mu rozkaz.
Powiedział, na górze ma się znaleźć fotograf i kamerzysta, bo może się okazać, że to właśnie ten moment zostanie uznany za oficjalne zatknięcie flagi na Iwo Jimie. Pod ręką nie miałem nikogo, kto mógłby tam pójść. Wszyscy moi ludzie byli w terenie. Na szczęście parę minut później do bazy dotarli Bill Janaust i Bob Campbell. Kazałem im wrócić na szczyt, jak tylko przygotują sprzęt. Mówiłem, by zbytnio się nie ekscytowali, bo nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do ponownego podniesienia flagi. U podnóża góry obaj spotykają Rosenthala. Ponieważ Suribachi nie jest jeszcze bezpieczna, dołączają do plutonu żołnierzy, który kieruje się na szczyt. Po drodze spotkali schodzącego do bazy Lou Lowery'ego. Powiedział im, że flagę już podniesiono, ale na górze jest świetny widok na całą okolicę. I skoro już wyruszyli, to równie dobrze mogą wejść na szczyt. Lou oczywiście nie ma pojęcia, że wydano rozkaz podniesienia większej flagi. Oto początek rolki numer 12. Janaust zaczyna od paru krótkich ujęć żołnierzy wspinających się na szczyt. Niedaleko eksploduje granat. Spięty Marines nerwowo rozgląda się dookoła. Kadrując znów w kierunku szczytu, Bill nagrywa, jak dwóch Amerykanów wrzuca granaty do jaskini. Następne ujęcie pokazuje żołnierza, który rzuca ładunek i ucieka w kierunku Janausta. Koniec rolki numer 12. Janaust ładuje kolejną taśmę. Kiedy dociera na szczyt, widzi powiewający sztandar. Kiedy weszli na górę, zobaczyli, że druga flaga była już prawie gotowa do podniesienia. Zaczęli prędko szukać pozycji, skąd zarejestrują ten moment. Janaust stanął tuż obok Rosenthala. Właściwie to przesunął się tam tuż przed tym, jak zaczęto podnosić sztandar, ale udało mu się sfilmować całą akcję. Film Billa nigdy nie stanie się tak kultowym obrazem, jak wykonane przez Rosenthala zdjęcia, ale pomoże położyć kres burzy kontrowersji, która rozpęta się po publikacji tej fotografii. Standardowo klisze fotograficzne i taśmy filmowe są codziennie wysyłane odpowiednio do bazy Guam i Pearl Harbor. Tego dnia dzieje się dokładnie tak samo. Klisza Rosenthala poleciała do bazy Guam. Zdjęcie wywołano pewnie tego samego dnia, kiedy zostało zrobione. Natomiast taśma filmowa Janausta zostanie przeprocesowana dopiero za około 10 dni. Fotografia Rosenthala błyskawicznie obiega cały świat, ale wzbudza też spore kontrowersje. Na Iwo Jimie nikt jeszcze nie ma jednak o tym pojęcia. Dostawaliśmy informacje o tym, co media mówią o naszych działaniach na froncie. Nagle zrobił się szum o jakimś fantastycznym zdjęciu, na którym widać żołnierzy podnoszących sztandar. Spojrzeliśmy po sobie i nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Lowery'ego zainteresowała ta informacja. Lou sfotografował zatknięcie pierwszej flagi. Nie mógł zrozumieć, dlaczego to nie jego zdjęcie zyskało takie uznanie. Stwierdził, że to musi być jakieś lipne zdjęcie. Inni ludzie, również ci z branży, też poddawali w wątpliwość autentyczność zdjęcia Rosenthala. Podejrzewali, że było ono ustawiane. Nagle wszyscy zaczynają wnikliwie analizować każdy szczegół tej fotografii. Norm zostaje wezwany do Pearl Harbor. Dowódca spytał mnie, o co chodzi z tymi dwiema flagami.
Wyjaśniłem mu, że flagę wymieniono, bo pierwsza była za mała. Powiedziałem, że w momencie podniesienia drugiego sztandaru na miejscu byli dwaj moi ludzie, fotograf i operator. Sierżant Bilgenhaus nakręcił wszystko, co się tam wydarzyło. Nagranie Billa, który stał tuż obok Rosenthala, dowodzi, że nie było mowy o jakimkolwiek pozowaniu. Myślę, że cała afera była efektem ludzkiej ignorancji i cynizmu. Ignorancji tych, którzy nie mieli pojęcia, co tam zaszło, i cynizmu osób, które twierdziły, że tak mocne zdjęcie musi być efektem jakiejś manipulacji. Że ktoś z Biura Informacji Wojennej maczał w tym palce. Tymczasem wcale tak nie było. Takiego obrazu nigdy wcześniej nie widziano. Widać, jak wiele wysiłku wymagało od nich podniesienie tego sztandaru. Wystarczy spojrzeć na ich wyciągnięte ręce, skupienie na twarzy, pochylenie ciała czy napięte ubrania. Roosevelt zobaczył to zdjęcie i wiedział, że to będzie propagandowy strzał w dziesiątkę. Fotografia trafia na plakaty promujące zakup siódmej serii amerykańskich obligacji wojennych. Po paru tygodniach film Genausta jest wyświetlany w większości kin Ameryki. Żołnierzom walczącym o życie na Iwo Jimie ta chwała dodaje wiary, że wreszcie zwyciężą, ale Bill nie zobaczy efektów swojej pracy. 9 dni po nakręceniu tego historycznego momentu będzie już martwy. To miała być szybka i sprawna akcja, ale bitwa o Iwo Jimę będzie się ciągnąć przez 36 dni. Stanie się ona najbardziej krwawą operacją w historii marynarki wojennej. Po części dlatego, że z wyspy nie było drogi ucieczki. Japończycy się rozpierzchli i pochowali się w licznych jaskiniach i zakamarkach. Nie dawali się wziąć żywcem. Walczyli do końca. Giną niemal wszyscy z 21 tysięcy żołnierzy broniących wyspy. Zanim bitwa się skończy, Amerykanie stracą 7 tysięcy Marines, a rannych zostanie ponad 20 tysięcy ludzi. Wojska desantowe przejmują w końcu kontrolę nad górą Suribachi, ale reszta wyspy to wciąż teren regularnej wojny. Na taśmie numer 14 znów daje o sobie znać zamiłowanie Billa do absurdu. To z całą pewnością nie jest Weehawken w New Jersey. Następnie jego uwagę przykuwa krajobraz po bitwie i ciała poległych Japończyków. Genaust nagrywa też, jak wojska amerykańskie reperują przejęty pas startowy. Pierwszy uszkodzony B-29 wyląduje tu jeszcze zanim ustaną wszystkie walki. Ale Iwo Jima to wciąż śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Choć siły amerykańskie zasadniczo kontrolują już wyspę, to nie mogą poradzić sobie z ostatnimi japońskimi obrońcami. Powodem jest rozległa sieć ufortyfikowanych tuneli. Te wszystkie pozycje, które zdobyli w pierwszych dniach ataku i które uznali za zabezpieczone, znów zaroiły się od Japończyków. Amerykanie musieli więc przyjąć inną strategię i zacząć niszczyć połączone jaskinie. To było jak walka stworzeń, które zamieszkują powierzchnię Ziemi z tymi, które kryją się w jej otchłani. 8 dzień bitwy. Taśma numer 15 zaczyna się od przejmującej sceny. 4 Marines znosi z pola walki martwego towarzysza broni. Widzimy, jak sanitariusze opatrują rannych. Jeden z nich zaznacza, że żołnierz wymaga pilnej pomocy.
Rolka 16. Kolejne obrazy śmierci. Żołnierze praktycznie nie reagują już na fakt, że obok nich na noszach transportowany jest martwy kolega. Genaust kręci też parę panoramicznych ujęć pola bitwy i plaży, na której wylądował zaledwie 8 dni wcześniej. Relacja filmowa Billa z 1 marca skupia się na ostatnim etapie walki o Iwo Jimę, wykurzaniu niedobitków z ich kryjówek. Rolka 22 wita nas obrazem psów. Tym razem nie jest to humorystyczny przerywnik. Jak w przypadku krowy z Saipan. Te psy mają wywęszyć ukrytych w jaskiniach Japończyków. Żołnierze ci atakują znienacka amerykańskie patrole, które akurat mają pecha zbliżyć się do ich kryjówki. Marca 1945 roku Bill Genaust instaluje w kamerze 23 kasetę. Będzie to ostatnia rolka filmu, jaką nakręci w życiu. Na pierwszym ujęciu przypadkowo łapie się jego lewa ręka, na niej obrączka, którą 17 lat wcześniej podarowała mu małżonka. Potem widzimy, jak grupa Marines stara się wykurzyć z jaskini japońskich żołnierzy. Film nie pozostawia wątpliwości, jakie zagrożenia czyhają w takich zakamarkach. I w końcu ostatnia scena nakręcona przez Genausta. Żołnierze opatrują wyciągniętego z jaskini jeńca i podają mu wodę. Przez 2 kolejne dni pada, więc Bill Genaust odkłada kamerę na bok, by już nigdy nie wziąć jej do ręki. Marca 1945 roku. 9 dni po zatknięciu flagi na górze Suribachi. Bill przyłącza się do patrolu, który ma zbadać wzgórze 362A. Poszedł z nimi z ciekawości. Tego dnia była mgła, więc postanowił rozejrzeć się za czymś, co mógłby nakręcić następnego dnia. Oddział, któremu towarzyszy Bill, znajduje wejście do tunelu. Nie do końca wiadomo, co wydarzyło się później. Zeznania świadków różnią się, ale wszyscy twierdzą zgodnie, że Bill z latarką w ręku wszedł do jaskini. Kiedy był już prawie w środku, ktoś wewnątrz zaczął strzelać z karabinu maszynowego i go zabił. Marines nie mogą do niego podbiec. Sytuacja jest zbyt niebezpieczna. Odpowiadają granatami i miotaczami ognia, doprowadzając do zawalenia się wejścia jaskini. Taka jest polityka piechoty morskiej w przypadku podziemnych fortyfikacji. Późniejsze przeszukania terenu nie przynoszą rezultatów. Nie udaje się odnaleźć tunelu. Bitwa o Iwo Jimę potrwa jeszcze 25 dni. Oficjalnie wyspa zostanie uznana za wyzwoloną 23 marca 1945 roku. W ciągu kolejnych kilku miesięcy świat zmieni się nie do poznania. Roosevelt umrze. Niemcy się poddadzą. A 2 bomby atomowe doprowadzą wreszcie do zakończenia II wojny światowej. Żona Billa, która pomogła mu się zaciągnąć, dowiedziała się o jego śmierci z telegramu.
Parę miesięcy później Adelaide dostała inny list, tym razem od Billa. Mąż pisał, że za nią tęskni, że po raz pierwszy widzi szansę na powrót do domu. Obiecywał, że wszystko będzie dobrze. W swojej rozpaczy kobieta zniszczyła list. Kolejnego już nigdy nie dostała. Obraz flagi, który zainspirował miliony ludzi, przez lata nie dawał jej spokoju. Na koniec każdego filmu pokazywali tę flagę albo jakiś inny symbol narodowy. Nie chodziła do kina, bo nie mogła na nią patrzeć. To samo było później z telewizją. Wiele osób o tym nie wie, ale kiedy kończył się program, emitowano obraz flagi. Ponad 60 lat po tych wydarzeniach zespół archeologów, których zadaniem jest odnajdowanie ciał poległych amerykańskich żołnierzy, już dwukrotnie próbował zlokalizować szczątki Billa Genausta. Ostatnio w 2008 roku. Jednak bez rezultatów. Ron Hanson uważa, że powinno się mu pozwolić spoczywać w pokoju. Nie ma go już z nami. Wiemy, gdzie spoczywa. Gdyby odnaleźli jego szczątki, nieśmiertelniki czy kamerę, to co by to zmieniło? Obecnie Iwo Jima jest zamkniętą japońską bazą wojskową. Bill Genaust do dzisiejszego dnia spoczywa tam, gdzie poległ. Życie Billa Genausta dobiegło na tej wyspie końca, ale jego dziedzictwo jest wciąż żywe, dzięki obrazom, które po nim zostały. Na taśmie filmowej uwiecznił krwawe bitwy. Skupione twarze żołnierzy, którzy zaraz ruszą do walki, i tych, których dusze okaleczyły okrucieństwa wojny. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst i konsultacja Magdalena Zonko. Czytał Robert Samot.